Po powołaniu pierwszych uczniów, kiedy Jezus, przechodząc nad Jeziorem Galilejskim, powołuje dwie pary braci, nadchodzi szabat i w dniu szabatu Jezus idzie swoim zwyczajem do synagogi. To nawiedzanie synagogi jednak nie będzie przez całą działalność Jezusa. Ostatni raz według Ewangelii, według świętego Marka, Jezus pójdzie do synagogi w Nazarecie, jak to czytamy w 6 rozdziale, ponieważ tam nie spotka się z przyjęciem właściwym, nie spotka się z wiarą, więc jak powie Marek, nie mógł tam wiele nawet cudów uczynić, tylko na kilku chorych położył ręce. Od tej pory Jezus już do synagogi nie wejdzie. Teraz jednak rozpoczyna swoją działalność i idzie tam, gdzie właśnie może znaleźć ludzi, którzy gromadzą się na słuchanie Słowa Bożego, no bo synagogi były miejscami przede wszystkim tego, co byśmy dzisiaj nazwali liturgią słowa, czyli miejscem czytania, głoszenia, słuchania, rozważania, a także studiowania Tory, studiowania, można powiedzieć, ogólnie Pisma Świętego. I w pewne dni, jak choćby szabat, ta liturgia miała i określony czas, także miała określone teksty rozpisane na poszczególne dni, można by powiedzieć odpowiednik naszego roku liturgicznego, przy czym no, były różne te lekcjonarze, czy jednoletni, czy trzyletni, nie będziemy już w to wnikać. W każdym razie w szabat czytania odbywały się tak, że czytano fragment z Tory i dobierano do tego również haftarę, czyli jakieś czytanie z proroków. Później odbywała się też swoista homilia synagogalna, zazwyczaj wygłaszana przez jakichś uczonych w piśmie. To do nich właśnie dzisiaj ewangelista robi aluzję. Uczeni w piśmie, różnie nazywani. Grammateis, od gramma litera, pismo, czy też nomikoi, od nomos prawo, albo nomo didaskaloia, więc nauczyciele prawa. Poza Biblią mamy też inne ich określenia, jak choćby rabbi, to określenie, które też znamy z samego Pisma Świętego. Rav znaczy wielki, rabbi mój wielki, czy rabban nasz wielki. Czy też nazywano ich chacham, czyli mądry, mędrzec. A więc mamy rozmaitego rodzaju nazwy tych ludzi, którzy stanowili pewną grupę w Izraelu, przynależącą pewno do różnych ugrupowań. Najwięcej chyba było z ugrupowania faryzeuszów. I z tego względu ich poglądy były zbliżone do tej frakcji żydowskiej. Wiemy, że później po 70 roku, kiedy wojna żydowska właściwie doprowadziła do tego, że inne ugrupowania, jak Saduceusze, Sykarejczycy i tak dalej, także ci, powiedzmy, mieszkańcy nad Morzem Martwym, tych osiedli w Qumran, praktycznie się nie ostali. Wojna żydowska doprowadziła do tego, że oni praktycznie zniknęli, zostali pomordowani. To tylko ta frakcja faryzejska się ostała, no więc ci uczeni w piśmie z ugrupowania faryzejskiego, oni będą później dawać podstawy, ukształtują, można by powiedzieć, dalszą ortodoksję żydowską judaizmu rabinicznego. Ci uczeni w piśmie to byli ludzie wykształceni, którzy poświęcali dużo czasu na studiowanie właśnie Tory. Oni zajmowali się i nauczaniem w synagogach. Oni prowadzili także szkoły, a więc uczyli innych, ponieważ byli wykształceni, byli znawcami prawa religijnego, prawa Bożego. Oni także pełnili pewne funkcje,
czy przywodzili nawet lokalnym jakimś trybunałom sądowym, a więc ich znaczenie w Izraelu było bardzo duże. Często są wymieniani w Ewangelii Marka razem z faryzeuszami, czy też z arcykapłanami i właściwie stanowią swoistego rodzaju opozycję. No, trudno się dziwić, skoro nawet i tutaj w pierwszym tym opowiedzianym przez świętego Marka wydarzeniu z Kafarnaum widzimy, że oni są przeciwstawiani Jezusowi, który naucza inaczej. Jego nauka jest z władzą, ekscyzja, władza. I on rozkazuje z władzą i naucza z władzą i to odróżnia właśnie nauczanie tych uczonych w piśmie od nauczania samego Jezusa, co od razu świadkowie tych wydarzeń są w stanie dostrzec, zauważyć i podejmują w związku z tym refleksję, bo to jest różnica tak wyraźna, że skłania to do zadania pytania. Rozważany dzisiaj fragment jest niezwykle ważny jako jeden z tych z pierwszych kart Ewangelii według świętego Marka, kiedy Marek przedstawia najpierw postać Jezusa, która wychodząc z wód Jordanu właściwie przedstawiona jest jako Boży Syn, mający szczególną relację z Bogiem, ba Jan Chrzciciel wskazał go jako tego, który będzie działał w Duchu Świętym, świętym, a nie nieczystym, jak tu będzie właśnie mowa w dzisiejszym fragmencie o tym Duchu Nieczystym, w którym właśnie był ten człowiek. Ewangelista też dość specyficznie pisze, bo zazwyczaj jest mowa o tym, że Duch Nieczysty czy demon jest w człowieku. Tym razem napisze, że ten człowiek jest niejako w duchu nieczystym, jakby tym bardziej chciał podkreślić, że jest on cały jakby zawładnięty przez tego ducha nieczystego. On jest jakoś w niewoli. Jezus przychodzi zresztą jako nowy Mojżesz, by wyprowadzać na wolność. On przynosi wolność w Duchu Świętym. Działając w Świętym Duchu przynosi oczyszczenie. Już od początku Ewangelii, w pierwszych tych rozdziałach, Marek na różne sposoby chce nam pokazać, kim właściwie jest Jezus, którego mamy uwierzyć, czym się charakteryzuje Jego działalność, jak bardzo przynosi on coś nowego, radykalnie nowego jakościowo, chociaż cały czas wypełnia także dane Izraelowi obietnice. Więc na czym ta nowość polega? Na czym polegać będzie ta misja Jezusa? Kolejne rozdziały będą krok po kroku dopowiadały kolejne wydarzenia z życia Jezusa, będą służyły doprecyzowaniu, a więc niejako wszystkie fragmenty Ewangelii mają cel chrystologiczny, a więc mają pouczać o Jezusie, więc w każdym fragmencie winniśmy poszukiwać tych treści dotyczących naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak pamiętamy, Ewangelia w ogóle zdaje się być pisana dla tych, którzy przygotowują się do chrztu i oni muszą przechodzić w tajemniczenie chrześcijańskie, a więc muszą poznawać krok po kroku, kim jest Jezus, uczyć się być Jego uczniem, więc jest to Ewangelia jednocześnie o uczniach. Tutaj ci uczniowie w tejże dzisiejszej perykopie nie są specjalnie jakoś wyeksponowani, ale oni już są z Jezusem i jak będziemy w dalszych fragmentach czytać, oni są cały czas świadkami tego, co Jezus mówi i czego naucza. I w tych uczniach mamy też odnajdywać się i my sami, bo Ewangelia pisana z pewnej perspektywy czasowej, pisana jest do wczesnego Kościoła dla tych właśnie, którzy uczniami się Jezusa stają. A więc niejako mamy wraz z tymi pierwszymi powołanymi teraz iść dzisiaj z Jezusem
do synagogi w Kafarnaum w szabat, by być na razie milczącymi świadkami tego wszystkiego, co się tam wydarza. Jezus wchodzi w szabat, w szczególny czas, kiedy właściwie z jednej strony jako czas odpoczynku należało zajmować się sprawami boskimi, uwielbiać Pana Boga i słuchać Słowa Bożego, ale no, w tradycji żydowskiej była też ta świadomość, że chociaż Księga Rodzaju mówi, że Pan Bóg siódmego dnia odpoczął po dziele stworzenia, to jednak Pan Bóg nie przestaje zbawczo działać także w szabat, jak to szczególnie w Ewangelii Janowej w 5 rozdziale znajdziemy, ale to już nieco inny wątek, inny temat. Wchodzą oni do tejże synagogi, która mieści się w Kafarnaum. Kafarnaum to miejscowość, w sumie wioska, czy może więcej niż wioska. Różnie podają dzisiejsze odkryte ruiny dawnego miasta, które mogło liczyć nawet może i z 10 tysięcy mieszkańców, więc nie było takie bardzo małe. Mamy około 2 kilometry rozciągające się pozostałości po zburzonych domach w mieścinie, więc jest duże miejsce. A nad samym wybrzeżem Jeziora Galilejskiego odkryto właściwie coś, co identyfikuje się jako dom Piotra, gdzie on tam miał mieszkać nad samym jeziorem. Nieco dalej synagoga. Ruiny tej synagogi, którą możemy dzisiaj oglądać, właściwie pochodzą z IV wieku po Chrystusie, ale są one zbudowane na właściwie pozostałościach wcześniejszej synagogi, która mogła nawet kilka wieków wcześniej istnieć z czarnego bazaltu. Możemy tam, powiedzmy, pod fundamentami dzisiejszych ruin jeszcze odkryć właśnie pozostałości tamtej synagogi, więc było to niemalże opodal tego domu Piotra. To w tej synagodze właśnie miały się dokonać te wydarzenia. Gdy chodzi o działalność Pana Jezusa, trzeba pamiętać, że On przychodzi jako prorok, który przez wszystkie swoje słowa, ale i czyny prorokuje. Z tego względu niektórzy nawet zastanawiali się, czy jakiś prorocki sens mają również jakieś nazwy, na przykład nazwa miejscowości Kafarnaum. No, Kafarnaum może sugerować nam wioskę Nachuma. Niektórzy próbują snuć takie teorie, że może właśnie znany z proroków mniejszych, spośród tych 12 starotestamentalnych, prorok Nachum miałby pochodzić z tejże wioski, z Kafarnaum. No, wielki święty Hieronim, który uczył się hebrajskiego, próbuje też dociekać nazwy i właściwie dopatruje się tej nazwie Kafarnaum określenia pole piękne, pole pocieszenia. Zresztą prorok Nachum od rdzenia hebrajskiego oznaczającego właśnie pocieszenie, więc czy to wioska pocieszenia, czy wioska Nachuma, czy tak jak chce Hieronim, może nawet wioska, czy pole pocieszenia, pole wdzięczne, piękne nawet. No, okazuje się, że w dalszej historii tego Kafarnaum, gdzie Pan Jezus tak często przebywał, gdzie miał, można powiedzieć, swoją bazę wypadową, no niestety ludzie nie przyjęli Jezusa tak, jak powinni, stąd na to też Kafarnaum i na pobliskie spadnie wielkie też biada, biada tobie, Kafarnaum, Korozain. Kafarnaum znajduje się na północnym właściwie brzegu Jeziora Galilejskiego, jako miasto czy wioska rybacka, w sumie niedaleko, 5-6 kilometrów od miejsca, gdzie od wschodniej strony wpływa Jordan do Jeziora
Galilejskiego, tam z jeziora Hule i później z drugiej strony oczywiście wypływa w kierunku już później Morza Martwego. Ten teren przynależący do Galilei, ale właściwie no, za czasów, kiedy ewangelista pisze, Kafarnaum podlegało prokuratorowi rzymskiemu prowincji judzkiej i to temu niestety, który przez swoje działanie doprowadził ostatecznie do powstania żydowskiego w 66 roku. W czasach Pana Jezusa pewno podlegało to Herodowi Antypasowi jako część Galilei, dlatego tutaj Jezus działa w tym rejonie. Po tym dokonanym cudzie wieść się rozchodzi po całej właśnie jako Galilei, tym głównym terenie działalności Jezusa w tym okresie tak zwanej wiosny galilejskiej. Jesteśmy już jakoś zakorzenieni w czasach, w tym kontekście. Teraz możemy zastanowić się, skoro Jezus przychodzi w taki kontekst, co to wszystko oznacza? Dlaczego rozpoczyna on działalność tu w tej synagodze? Okazuje się, że w tej synagodze był jakiś człowiek opętany przez ducha nieczystego. Jezus najpierw przychodzi i naucza. To nauczanie pewno idzie jakoś po linii, może też uczonych w piśmie, czy treść nauczania Jezusa bardzo się różniła. Nie ma mowy o tym w ogóle, co Jezus powiedział, ale ewangelista pisze Ewangelię tak, że gdy wcześniej umieszcza jakieś teksty programowe, to one właściwie są ważne dla całej Ewangelii. I oto wcześniej czytaliśmy, że Jezus właściwie wyszedł z programowym nauczaniem, że czas się wypełnił, Królestwo Boże się przybliżyło, zatem trzeba się nawracać i wierzyć w Ewangelię. Więc wygląda na to, że Jezus rozpoczyna swoje nauczanie od głoszenia, że przybliżyło się Boże Panowanie, Boże Królestwo. I teraz ujawnienie się człowieka opętanego daje okazję, by ta treść nauczania Jezusa była zobrazowana w jego czynach. Jak to Królestwo Boże się przybliżyło. Jezus przychodzi właśnie w Duchu Świętym, by usunąć z Izraela nieczystość i rzeczywiście dokonuje egzorcyzmu i w tym się objawia, że on nie tylko tak głosi, ale ma władzę zaprowadzania Królestwa Bożego. Więc jego nauka przynosi skutki. Ci uczeni w piśmie, oni wykładali pismo, powołując się często na innych swoich mistrzów, którzy ich poprzedzali, więc często jeden cytował drugiego. Jezus uczy inaczej, a więc nie jako powtarzający naukę jakiejś szkoły rabinackiej, ale swoim własnym autorytetem głosi jako ten, który właściwie, jak później zobaczymy, jest nawet interpretatorem prawa. On działa w imieniu samego Boga. On ma taki wręcz autorytet. Ale sam dzisiejszy fragment głównie akcentuje działanie Jezusa, które okazuje się być pełne mocy. A więc Królestwo Boże przychodzi przez to, że duchy nieczyste muszą ustępować. Jezusowe słowo jest zatem z władzą. Obrazem tego jest egzorcyzm. Jezus wchodzi do synagogi, gdzie idą z nim jego uczniowie, są uczeni w piśmie, ale też są inni ludzie, którzy też będą odpowiednio reagować i to oni będą porównywać Jezusa ze swoimi uczonymi w piśmie. Różnica jest pewno co do treści też, ale autor akcentuje różnicę co do sposobu, że Jezus uczy jak mający władzę, a nie jak uczeni w piśmie. I to wywołuje już zdziwienie, że Jezus
naucza w inny sposób, autorytatywny, jako mający autorytet, władzę. W tym wydarzeniu następuje ta konfrontacja świętości Jezusa z tym duchem, który tutaj reprezentuje nieczystość, jest duchem nieczystym. Duch nieczysty to takie określenie, które też sugeruje skutek działania tego ducha. Więc duch nieczysty sprowadza nieczystość. Więc to jest taki duch, który zanieczyszcza. Zanieczyszcza człowieka, który znajduje się w synagodze, miejscu modlitwy. No właśnie. Więc sama modlitwa, liturgia słowa u Żydów nie chroniła ich wystarczająco od wpływu złych duchów, że w synagodze był człowiek opętany i oni nawet tego nie widzieli. On dopiero się ujawnia, demaskuje wobec świętego Jezusa. Czyli widać, że ci zgromadzeni w synagodze nie stanowili zagrożenia dla tego złego ducha. Trzeba było świętego Jezusa, żeby zły duch poczuł się nieswojo, poczuł się zagrożony. To jest właśnie to. Ewangelista chce to pokazać, że właściwie ci ludzie nie byli święci, skoro demon nie ujawniał się. Dopiero pojawienie się faktycznie tego świętego demaskuje go, bo czuje się on w tym momencie zagrożony, no bo Jezus przychodzi chrzcić w Duchu Świętym, czyli działanie Jego jest działaniem świętego Boga, który będzie dokonywał oczyszczenia. Duch nieczysty wspomniany w tym fragmencie aż trzykrotnie, żebyśmy nie przegapili, że tutaj właśnie chodzi o te kwestie tejże zasadniczej konfrontacji. On tutaj krzyczy i krzykiem próbuje się jakoś odciąć od Jezusa. Wykrzykuje on w ten sposób: czego chcesz od nas? Właściwie po grecku ti cheminka i soi, czyli co nam i tobie. To takie semickie wyrażenie, które występuje wielokrotnie w Starym Testamencie, które jest pytaniem o jakąś wspólnotę, o coś, co jest jakąś płaszczyzną porozumienia. Więc niektórzy sugerują, że w Piśmie Świętym to stwierdzenie wskazuje jakąś nieporównywalność pozycji kogoś, że może chodzić o kogoś większego, mniejszego. Jakby demon uznawał już, że Jezus jest większy, czuje się zagrożony i ten demon krzyczy: wiem, kim jesteś, dosłownie oidase, czyli znam cię, kto jesteś. Znajomość imienia kogoś czasem służyła jako pewnego rodzaju forma obrony. Demon chciał przez to może stosować antyegzorcyzm. Wiemy, że choćby gdy Jezus później w 5 rozdziale czytamy, wędruje do kraju Dekapolis, demon będzie próbował Jezusa powstrzymywać przez zaklinanie go na kogoś wyższego. Zaklinam cię na Boga Najwyższego. Tak legion krzyknie. A tutaj tenże duch nieczysty próbuje się bronić przez powiedzenie, że wie, kim Jezus jest, nazywa go po imieniu. Wiem, że jesteś święty Boga, Jezusie Nazarene. No, tutaj powiedzmy jest wielkie pole do popisu dla różnych egzegetów, filologów, którzy zastanawiają się, czy jest jakieś pokrewieństwo między tym Jezus Nazarene, Nazarejczyk, a święty Boga, ze względu na powiedzmy też pewne podobieństwo spółgłosek między słówkiem Nazarene, który miałoby pochodzić od może hebrajskiego Nazir, poświęcony Bogu. Jezus byłby Bożym Nazirejczykiem, ktoś, kto jest przeznaczony do szczególnej służby Bogu, tak jak choćby kiedyś Samson,
czy o to też chodzi, ale zostawiamy te różne dociekania na boku. Raczej chodzi tu o wskazanie na to, że Jezus pochodzi z Nazaretu w tym wypadku. Jest określony jako święty Boga, to może demon rozpoznać, bo wyraźnie nie należy Jezus do jego obozu, skoro odczuwa lęk i nie widzi tutaj żadnej płaszczyzny wspólnej. Jezus jest w radykalnej opozycji wobec tego ducha i ten demon próbuje pokazać, że zna imię Jezusa, więc znać imię może oznacza też dla niego móc dysponować kimś. Demon próbuje się na to powołać, że zna, więc może jakby chciał straszyć Jezusa, ale oczywiście nic z tego nie wychodzi, bo Jezus ostatecznie wszystko kończy krótkim rozkazem, przetłumaczonym tutaj, powiedzmy, na język polski Biblii Tysiąclecia: milcz i wyjdź z niego. Dwa rozkazy. Najpierw milcz. To milcz właściwie wyrażone przy pomocy czasownika, który oznacza właściwie kładać kaganiec, zawiązać pysk zwierzęciu, a więc Jezus mówi tak w taki sposób bardzo ostry, jakby chciał rzec wręcz zamknij pysk. Więc nie chodzi o samo uciszenie, żeby przestał robić hałas, tylko demon okazuje się jako istota wroga człowiekowi, gotowa go nawet zabić. Zresztą za chwilę, gdy demon ma wyjść, to jeszcze usiłuje zaszkodzić temu człowiekowi. Zresztą jak choćby z tym opętanym później właśnie z Dekapolu, gdzie on przebywa w jaskiniach, krainie, może w grobach, w krainie właściwie śmierci i sam się kamienuje, czyli demon ostatecznie jak opęta człowieka, prowadzi go do śmierci, chce go zabić. Więc demony są tymi potworami, które chcą niejako pożreć istoty ludzkie. Więc Jezus zakazuje temu demonowi otwierać paszczę, którą miałoby temu człowiekowi zaszkodzić. Zamknij pysk i wyjdź z niego. Dwa konkretne rozkazy. Reakcja na te rozkazy Pana Jezusa opisana jest właściwie przez trzy konkretne tutaj wskazania, że duch nieczysty najpierw szarpnął człowieka z paraksan, czyli nim mocno wstrząsnął, jeszcze chciał swoją moc i władzę nad tym człowiekiem pokazać. Wiemy, że na przykład w ten sposób demon próbował zaszkodzić, jak to czytamy choćby w 9 rozdziale, gdzie pewien człowiek przyszedł ze swoim synem i skarży się, że właśnie demon go często wrzuca w ogień. Więc jest to działanie demoniczne, kiedy ciałem człowieka demon próbuje jeszcze szarpać, jeszcze w jakiś sposób uszkodzić go. Więc ostatnie jakieś tutaj możliwe działanie tego demona, szarpnął nim i z głośnym krzykiem wyszedł. Ten głośny krzyk jest tutaj też podkreślony mocno. Fonezan fone megale, czyli wykrzyknął krzykiem wielkim. Taki semityzm, troszkę podkreślający wielką intensywność tego krzyku, więc widać, że demon do końca posiada dużą moc i próbuje jakoś tutaj działać, ale niestety musi ostatecznie opuścić tego człowieka. No, jest to chyba też ważne stwierdzenie, żeby być świadomym tego, że zły duch, jak jest w człowieku, to on do końca ma tę siłę. I właściwie, że on opuszcza człowieka tylko dlatego, że został zmuszony do wyjścia przez kogoś większego, więc w tym momencie Jezusa. A więc ten rozkaz Jezusa ostatecznie go zmusza i w ten sposób ewangelista bardziej jeszcze uwypukla to, że słowo Jezusa, logos, które też tłumaczymy jako nauka, więc słowo Jezusa jest z taką władzą,
że pomimo takiej mocy tego demona, że on jeszcze szarpał ciałem człowieka i tak strasznie jeszcze był w stanie krzyknąć, no wobec tej mocy on musi ustąpić. I ta konfrontacja, to starcie się w tej bitwie jest tak, można powiedzieć, widowiskowe, że ludzie od razu, wstrząśnięci tym, podejmują konkretną refleksję, pytają się, co to jest, nowa jakaś nauka, nowe jakieś słowo, dosłownie logos z mocą, że nawet duchom nieczystym rozkazuje, więc ma on władzę rozkazywania i one słuchają, są posłuszne, muszą usłuchać. Gdy chodzi o kwestię wyrzucania złych duchów, to trzeba pamiętać, że w tamtych czasach niektórzy rabini, niektórzy bardziej znaczące postacie zajmowały się też próbami egzorcyzmowania. Nawet pewien Eleazar na oczach Wespazjana dokonywał jakiegoś tam egzorcyzmu. Wspominał o tym także Józef Flawiusz w swoich dziełach. Ci egzorcyści żydowscy odwoływali się często do Salomona. To właśnie z Salomonem wiązano jakieś szczególne moce egzorcystyczne, przyzywano nawet imienia Salomona, dokonywano też pewnych praktyk magicznych, żeby właśnie tego demona z człowieka wygonić. O żydowskich egzorcystach jeszcze później czytamy choćby w dziejach apostolskich, jak to jeden demon takich pogonił i mocno pobił. Ten egzorcysta żydowski próbował egzorcyzmować w imię Jezusa, którego głosi Paweł. No i pamiętałem, że ten demon mówi, ja Pawła znam, no a wy kto jesteście? Ponieważ nie byli uczniami Jezusa, próbowali się tylko jakby magicznym imieniem Jezusa posługiwać, ale bez wiary w Jezusa. Egzorcyzmowanie to nie jest magia, tu trzeba faktycznie zjednoczenia z Bogiem, wiary w Jezusa prawdziwej, żeby w Jego imię dokonywać egzorcyzmów, a imię Jezusa nie jest jakimś imieniem magicznym, prawda, które można wykorzystywać. No a tak stosowano pewne nazwy, imiona właśnie choćby w ramach tej praktyki egzorcystycznej przez samych Żydów. Demon przede wszystkim próbuje ujawniać, kim Jezus jest. A więc wiem, kim jesteś, święty Boga. Jezus nie pozwala. Chociaż sam Jezus już w wodach Jordanu ma tę wizję, która dla niego jakby poświadcza, że on ma tego świętego ducha. Jezus będzie chciał, żeby i uczniowie poznali, kim on jest, ale Jezus nie chce, żeby objawienie jego tożsamości dokonywało się przez złe duchy. Gdy chodzi o kwestię reakcji tych ludzi, no to reakcja jest w formie swoistego zdumienia. Zdumienia, które będzie występowało w opowiadaniach o wielu cudach Jezusa. Ewangeliści podkreślają te reakcje ludzi, które z jednej strony należą do pewnych faktów historycznych, ale służą też właśnie tutaj czytelnikowi do refleksji, że wydarzenie było tak wielkie, że wprawia w zdumienie, a nawet można by powiedzieć w pewne osłupienie. Efekt jest taki, że akoe, czyli wieść o Jezusie, rozchodzi się wszędzie po całej krainie galilejskiej, więc wydarzenie początkowe, które będzie mieć kontynuację, to nasze wydarzenie tutaj ma później pewne paralele, jak choćby właśnie przeprawa Jezusa przez jezioro, gdzie właśnie też Jezus i podobne słowa wypowiada, egzorcyzmując jako te moce chaosu jezioro, które zagraża tej łodzi, na której oni się przemieszczają. Później te pozostałe egzorcyzmy. W każdym razie mamy co najmniej 4 egzorcyzmy ukazane w Ewangelii według świętego Marka i właściwie
one mają swoje szczególne miejsce w strukturze tego dzieła i także oczywiście, co za tym idzie, w teologii. W każdym razie służą one przede wszystkim pokazaniu, że misja Jezusa polega na oczyszczaniu. Jan już głosił chrzest nawrócenia ku odpuszczeniu grzechów, ale jeszcze grzechów nie odpuszczał. Jezus przychodzi jako ten, który święty odpuszcza grzechy, ma władzę odpuszczania grzechów, ale on w ogóle dokonuje tego dzieła oczyszczenia na wielu frontach, można powiedzieć, wiele aspektów składa się na tę misję Jezusa w Duchu Świętym. On i wygania duchy nieczyste, zanieczyszczające człowieka, które skłaniają go do zła i do śmierci. On odpuszcza grzechy, które prowadzą do oddzielenia od Pana Boga, ale też Jezus uzdrawia często choroby wiązano też z pewnymi wpływami demonicznymi. W każdym razie wiemy, że według Pisma Świętego gdzieś tam u samego początku i choroby ludzkiej, ale także śmiertelności jest działanie demona, który skusił człowieka do grzechu i w konsekwencji ludzie utracili pierwotną nieśmiertelność i utracili też siły witalne, więc i skrócone życie, i choroby, różne inne słabości. Więc zbawcze działanie Boga w Jezusie obejmuje wszystkie te aspekty i Marek nas prowadzi krok po kroku, abyśmy umieli to ująć syntetycznie, połączyć, żebyśmy wiedzieli, kim tak naprawdę Jezus jest. On jako święty Boga właściwie jest wręcz Synem Bożym, bo występuje z autorytetem samego Boga. Jeśli więc uczeni w Piśmie wykładali Torę, ale tylko głosząc różne opinie różnych rabinów, to o tyle Jezus naucza w synagodze z autorytetem. Więc skąd ten autorytet? No właśnie dlatego, że jest sam Bożym Synem. Więc to wszystko powinno prowadzić i nas do swoistego zdumienia, że on ma taką władzę, do większej wiary, do uświadomienia sobie, że misja Jezusa w tym świecie właśnie ku temu zmierza, by ten świat oczyścić z nieczystości, przebaczyć grzechy. Więc czego mamy się spodziewać od Pana Jezusa? Niektórzy przychodzą, Panie Jezu, pomóż mi tam w pracy, Panie Jezu, pomóż mi w tym czy w tamtym. Traktują jako punkt usługowy w różnych potrzebach ludzkich, a ludzie zapominają, po co tak naprawdę Jezus przyszedł w pierwszym rzędzie. Więc On chce ludziom pomagać w drodze do nieba przede wszystkim i On przychodzi z władzą oczyszczania. Skoro ma władzę nad duchami nieczystymi, to nie wolno się nam duchów bać, tylko wierzyć w Jezusa. Tymczasem w dzisiejszych czasach ludzie bardzo boją się jakiegoś przekleństwa, boją się uroków, boją się wpływu różnych duchów, podejmują rozmaitego rodzaju zabobonne praktyki, żeby się przed tym wszystkim chronić, a zapominają, że jedynym, który ma władzę nad tym, jest sam Pan Jezus. Zatem podsumowując, możemy powiedzieć, że w tej dzisiejszej perykopie zestawienie z uczonymi w Piśmie zapowiada też to, co będzie opisane w kolejnych fragmentach, konfrontację Jezusa z tymi przełożonymi ludu, głównie też z uczonymi w Piśmie. Z tymi, można powiedzieć, inteligentnymi, jakby nie było, obserwatorami działalności Jezusa, teologami, liderami ówczesnymi, którzy mają pewien autorytet w ludzie, którzy niestety chcą tę pozycję swoją za wszelką cenę utrzymać i oni właściwie w pierwszym rzędzie powinni byli rozpoznać w Jezusie przychodzącego Mesjasza, bo jak wiemy, oni Pisma znali. Lud
nie był w stanie takiej głębokiej refleksji często prowadzić, a ci mogli. Więc Jezus wchodzi w konfrontację z nimi, bo chce ich też pozyskać. Niestety stanowią oni przykład takiej zatwardziałości, że ze względu na ludzkie względy, choćby chęć utrzymania swojej pozycji, wpływów na lud, raczej podpatrują Jezusa, śledzą i chcą Go przyłapać na czymś, a nie są zdolni obiektywnie rozpoznać, co Jezus chce im powiedzieć przez konkretne działanie. Jezus daje pełniejsze zrozumienie Pisma niż oni. On naucza inaczej. Oni próbują Pismo przybliżyć. Jezus za to przychodzi Pismo wypełnić i przez swoją osobę, swoją naukę i działalność podaje definitywną interpretację tego Pisma i pokazuje, na co Pismo wskazywało. Jego wiedza i władza pochodzi z tego faktu, że jest on Bożym Synem i z tej jego wyjątkowej relacji z Ojcem. Świętość Jezusa prowokuje ducha nieczystego, który rozpoznaje zagrożenie i próbuje się bronić. Jego krzyk jednak ostatecznie okazuje się, że nie jest w stanie przeszkodzić misji Jezusa, tak jak później przy przeprawie przez jezioro galilejskie, nawet ta burza nie jest w stanie zatrzymać Jezusa w jego misji. Więc już od początku Jezus jawi się jako ten, który przyszedł z definitywną eschatologiczną misją, której się nie da zatrzymać. Jezus jest w stanie tego demona wyrzucić, uciszyć, by on więcej nie przeszkadzał. Ba, nawet okazuje się, że to, że demon się ujawnił i podjął walkę z Jezusem i przegrał, służy też jeszcze bardziej misji Jezusa, bo rodzi w ludziach refleksję, kim on jest i dlaczego on ma takie słowo pełne władzy. Więc Jezus nawet te różne przejawy demoniczne może wykorzystać dla pokazania, z czym on przyszedł. Otóż ewangelista będzie cały czas też nam próbował pokazać postać Jezusa na pewnym tle, na tle kontrastującym, tle pełnym przeciwieństw. Nieraz łatwiej jest zauważyć pewną nowość, coś, co jest szczególne, pewną właściwość wyjątkową kogoś czy czegoś na tle przeciwnym, gdy się stworzy kontrast. Więc będziemy mieć w Piśmie Świętym bardzo często tworzone pewne kontrasty, więc Jezus tutaj w dzisiejszej Ewangelii jest z jednej strony skontrastowany mocno z uczonymi w Piśmie, a przede wszystkim z tym działaniem ducha nieczystego, więc on się jawi wyraźnie jako działający w Duchu Świętym. A że ci uczeni w Piśmie tego nie rozpoznali, no to później w trzecim rozdziale czytamy, że oni idą dalej, próbują Jezusa nazwać Belzebubem i popełniają grzech przeciwko Duchowi Świętemu. A więc byli zdolni rozpoznać i z całą świadomością zamykają się, utwierdzają w tej zatwardziałości, przez co z całą świadomością niestety podpadają pod tę groźbę wiecznego potępienia, bo nazywają działającego w Jezusie Świętego Ducha duchem Belzebuba. To jest największy grzech, największa tragedia ludzka. Więc sami musimy też uważać w tych naszych różnych ocenach, żebyśmy pochopnie nie tworzyli różnych opinii. Ludzie, nawet i ludzie Kościoła, nieraz niezbyt przygotowani do tego, czasem niewykształceni wystarczająco, zbyt pochopnie pewne opinie wypowiadają ze swojej czasem głupoty i niestety rozmijają się czasem z wielkimi dziełami Bożymi, które Bóg i w naszych czasach pragnie na naszych oczach czynić, aby pokazać, że On naprawdę troszczy się o człowieka i chce go
wyrwać, wyzwolić z mocy duchów nieczystych.